Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy wszystkich serdecznie z płyty Rynku w Krakowie, spod pomnika Adama Mickiewicza. Zebraliśmy się tutaj na konferencji prasowej z okazji wizyty naszego posła Grzegorza Brauna w Krakowie w ramach turu Drużyna Brauna w trasie. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w miejscu tak znacznym dla Polaków, tak typowo polskim, pod pomnikiem naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Miejsce, które w ostatnich miesiącach niestety bardzo często przybiera obce barwy, nie polskie. Do Moskwy! Do Moskwy! Tak, wszyscy, wszyscy do Moskwy. Do Moskwy! Szanowni Państwo, dlatego my uważamy, żeby Polska była Polska. My ogłosiliśmy w zeszłym roku projekt programu Stop Ukrainizacji Polski. Ruskie oluce! Czyli to, żeby Polska była Polska, nie ukraińska, nie niemiecka, nie rosyjska, nie niemiecka, nie amerykańska. Do Moskwy! Dlatego, tam macie dlatego swoich też tutaj mamy tutaj, tak, tutaj jest, szanowni Państwo, niestety jest dużo osób, które uważają, że Polak, który kocha Polskę, który jest patriotą polskim, jest również rosyjskim agentem. Niestety dożyliśmy takich czasów, że polscy patrioci są traktowani jako obcy agenci. Cóż, to są sieroty postalinowskie. Nie jestem sieroto-postalinowską, uważa, jestem Stalina, Polką. Stalin bardzo uważał, że jesteśmy Polakami, nie sprzyjamy Rosji jak wy. Polscy patrioci, ruskie onuce. Dlatego też oni uważają tak jak państwo słyszycie. Polskością przeszło wycieracie twarze. Sami będący zdrajcami ojczyzny. Jesteśmy dla państwa poplecznikami mocy. Naszym hasłem tutaj w Krakowie, bo ja jestem osobą, która kandyduje tutaj z Krakowa. Moje nazwisko Wojciech Siński. Startuję tutaj z trzeciego miejsca. Naszym hasłem jest nie przenoście nam stolicy do Kijowa, ponieważ tutaj jest Polska, my jesteśmy Polakami, powinniśmy być gospodarzami i ktoś, kto zmienia barwy obcego komunistycznego w zasadzie projektu, czyli Unia Europejska na barwy biało-czerwone, to są osoby, które nie mają tożsamości polskiej. Tak samo jak, szanowni państwo, zwolennicy partii PiS, którzy zmienili barwy ukraińskie na barwy polskie. No i cóż, i tak to mamy, a my Polacy, którzy zawsze jesteśmy pod barwami polskimi, musimy znosić tutaj takie niestety obelgi i kalumnie. Dlatego też zapraszam do wypowiedzi naszego posła Grzegorza Brauna. Szczęść Boże, szanowni państwo, stąd. Stop tym brunatnym poglądom! Mickiewicza w Krakowie. Polska biało-czerwona, nie brunatna! Wzniesione już przed rokiem z okładem. Warzec w stop tym kraju ukrainizacji Polski. Stop banderyzacji polskiej racji stanu. Stop putinizacji! Wy putinizujecie, jesteście ruskimi onucami! A osoby, które usiłują przeszkadzać Putin, stop! W naszej konferencji. Stop, putinowscy osoby, agenci! Które próbują dezorganizować nasze spotkanie. Przestrzegam, że jest to działanie wyczerpujące znamiona brunatna konfederacja! Polegającego raczej konfederacja! Bądź udaremnianiu jak można zgromadzeń nosić hasła faszystowskie w kraju Majdanka to i jest przestępstwo. Proszę mnie mówić, hasło wyborcze obecnego tutaj Wojciecha Sińskiego. Nie przenoście nam stolicy do Kijowa. To jest hasło, które tu w Krakowie nabiera szczególnego znaczenia. Właśnie wtedy, kiedy normalni Polacy i aktywni polscy patrioci stają się obiektem permanentnej napaści, ataku, przybierności policji. Przybierności policji, która zawiadomiona po raz o fakcie napastowania posła na Sejm i dezorganizowania spotkania w
kampanii wyborczej, zgromadzenia w kampanii wyborczej, policja o tym poinformowana nie reaguje. Czy to jest polska policja? Czy to jest jeszcze Polska? Czy to miasto, stolica, królestwa Polska, czy to jest jeszcze państwo, w którym naród polski, normalni, wolni, pragnący pokoju i prosperowania, zamożności, normalności, pragnący Polacy, czy mogą jeszcze czuć się u siebie? Jeszcze raz wzywam policję do reakcji, ale widzę, że policja przemyka się chyłkiem akurat jak najdalej od źródła agresji i zagrożenia. Panowie policjanci, tutaj wzywa was poseł na Sejm. Wzywa was poseł na Sejm do interwencji. Ruska agentura, nie poseł na Sejm. Proszę się wylegitymować, panie policjanci. Jak pan ale się jakim prawem pan legitymuje policjantów? Mogę panią przerwać? Ale tutaj jak jest drugi pan. Nazywa, panie policjant? Szanowni państwo, tak wygląda nasz starszy kraj. Tak. Starszy aspirant Konrad Grzyb to jest właśnie cała siła państwa polskiego wobec agresji skierowanej na polskich patriotów. Szanowni państwo, nie przenoście nam stolicy do Kijowa, wzywa Wojciech Ksiński. Gdybym był wyborcą tego okręgu, przypomnijmy jego numer, 13. Numer 13. Gdybym był wyborcą w okręgu 13, z całą sympatią i szacunkiem dla znakomitych kandydatów Konfederacji z naszej listy w tym okręgu, na czele z kolegą Berkowiczem, który na pewno świetnie da sobie radę i ustanowi kolejne rekordy wyników wyborczych, ale mój głos poszedłby na Wojciecha Ksińskiego. Wojciech Ksiński, miejsce trzecie na liście Konfederacji w okręgu 13. Myślę, że tyle na teraz. Zapraszamy państwa na spotkanie. Tak, szanowni państwo, wszystkich ludzi dobrej woli. Dzisiaj o 18:30 zapraszamy do hotelu Sympozjum na spotkanie z Grzegorzem Braunem oraz z całą małopolską drużyną Brauna. Oczywiście wszyscy oszuści, którzy zamienili flagi unijne na serduszka biało-czerwone, wszyscy oszuści, którzy zamienili flagi ukraińskie obcego państwa na flagi polskie w okresie kampanii oczywiście, też zapraszamy, bo możecie państwo coś się dowiedzieć o polskich patriotach, o polskiej racji stanu, o polskim interesie, który niestety na dzisiaj polski rząd niestety nie realizuje, ponieważ my uważamy, że polski polityk powinien się kierować miłością do ojczyzny, a nie nienawiścią do jakiegokolwiek innego narodu. Sanacja w 1939 roku coś takiego właśnie reprezentowała. Jak się skończyło, to wszyscy z historii wiemy. My mówimy nie dla wojny, nie przenoście nam stolicy do Kijowa, żeby Polska była Polska. My jesteśmy, żyjemy w Polsce i niechaj tak zostanie. Dziękujemy bardzo i zapraszam jeszcze raz na spotkanie. Dzisiaj 18:30 w hotelu Sympozjum. Zobowiązaniem wyborczym kandydatów Konfederacji wraz z Wojciechem Ksińskim, Grzegorzem Szarkiem, Martą Żygut, przepraszam, koledzy, koleżanki, wszystkimi naszymi kandydatami, jak Polska długa i szeroka. Naszym zobowiązaniem jest wniesienie do Sejmu następnej kadencji projektu ustawy debanderyzacyjnej, tak aby nigdy więcej pod tym pomnikiem nie brzmiały skoczne piosenki, którymi ludobójcy umilali sobie czas i które śpiewali w czasie ludobójstwa ukraińskiego na Polakach w latach 40., 30. i 40. XX wieku. Nigdy więcej antypolskiej propagandy na krakowskim rynku. Jak widać, szanowni państwo, ani opinia publiczna, ani policja państwowa nie radzi sobie z tym problemem.
nie radzi sobie z problemem, jakim jest fakt, że polscy patrioci muszą na co dzień znosić inwektywy, znosić insynuacje i stawać się obiektem agresji. Jak widać, władze samorządowe sobie z tym nie radzą. Dlatego Konfederacja Korony Polskiej, nasi posłowie w Sejmie następnej kadencji wniosą do Sejmu projekt ustawy debanderyzacyjnej. Stop banderyzacji polskiej racji stanu, stop ukrainizacji Polski. Dziękujemy za uwagę i jeszcze raz zapraszamy na spotkanie do hotelu. Jeszcze raz zapraszam na spotkanie. Chciałbym tylko jedną rzecz zauważyć. Policja, patrol policji przyjechał, poseł poprosił o interwencję, żeby osoby, które przeszkadzają w konferencji prasowej, żeby je... W zgromadzeniu wyborczym. To jest karalne, po prostu karalne. Okazuje się, że panowie policjanci przyjechali tutaj nieprzypadkowo. Przyjechali tutaj, żeby obstawiać pikietę Ukraińców pod pomnikiem. Tak. Natomiast proces wyborczy niestety w naszym państwie jest niechroniony. Państwo PiS niestety tak to wygląda. Zapraszamy jeszcze raz. Hotel Sympozjum 18.30 dzisiaj. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jeszcze raz niech wybrzmi tutaj na rynku wołanie, głos konserwatywny z Krakowa. Nie przenoście nam stolicy do Kijowa. I to nie jest ani prośba, ani błaganie. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Jakieś pytania, uwagi? Nie słyszę. Dziękuję. Poczekaj, ja to...